Boks przyszedł do nas w XIX wieku wraz z terminologią sportową angielskiej proweniencji. Pochodzi boks od angielskiego box, uderzenie. Również bardzo ciekawy jest ring. Możemy sobie powiedzieć, że słowo ring przyszło do nas dwa razy. Pierwszy raz przyszło 1000 lat temu wraz z organizowaniem się miast. Sport bardzo indywidualny, wychodzi się do ringu, trzeba się po prostu bić z przeciwnikiem. Ja trafiłem akurat na wspaniałego trenera, wspaniałego szkoleniowca Wieńczesława Kosinowa, który praktycznie nie był tylko trenerem, on był praktycznie i ojcem, tak samo dla mnie, jak i dla brata. On doprowadził nas do największych sukcesów. W tamtych czasach takim wykładnikiem czegoś tam było dobre spodnie, pamiętam, były Montana, jakiś sweterek Shetland, czy nie wiem, jak to już nie pamiętam, to było mieć to już było bajera pełna, a nie stać było, nie każdego było stać, a już tym bardziej nie nas sportowców, takich chłopaczków, co trenują cały dzień. Pierwszym pojedynkiem w ogóle pokazywanym na żywo z miejsca zawodów w telewizjach polskich, wtedy oczywiście w telewizji publicznej, to był pojedynek Dariusza Michalczewskiego z Leoncelem Barberem, dopiero w 1994 roku we wrześniu, wygrany w Hamburgu przez Michalczewskiego i miałem okazję ten pojedynek komentować. No jak w tej chwili zrobić sukces bez pieniędzy? Jest potrzebna sala, trener, odnowa biologicznej odżywki, które w tej chwili przy obecnym poziomie boksu, zresztą każdej dyscypliny sportu, przy obecnym poziomie, który jest bardzo, bardzo wysoko, każdy chce boksować. Ja myślę, że im więcej będziemy mieli salek treningowych, i o tym wiem, nie ja tak myślę, o tym wiem, to będziemy mieli mniej szkód na podwórkach, w miasteczkach. W Polsce boks zawodowy właściwie bardzo późno się rozpoczynał, bo na początku lat 90. Warto powiedzieć, że do tej pory były tylko dwie transmisje w ogóle w telewizji polskiej z boksu zawodowego wcześniej. Każdy bokser zawodowo dąży, o czym marzy i chyba wydaje mi się, że dąży do tego, żeby zaboksować o pas mistrza świata jakiejkolwiek federacji, aby to był mistrz świata z tych oczywiście czterech najważniejszych federacji, czyli WBC, WBA, IBF i WBO. Walka z byłym mistrzem świata to tym bardziej, że Sebastian Sylwestrem był jeszcze w tym roku mistrzem świata i na pewno lepiej smakowało to zwycięstwo. Boks bardzo kształtuje, jakikolwiek sport by nie był, to bardzo kształtuje osobowość i charakter i to na pewno bardzo, bardzo dużo mi dało. To może dotrzeć do wielu ludzi kilka ważnych rzeczy, że praca pięściarza jest naprawdę bardzo ciężką pracą. To nie jest łatwy chleb, proszę wiedzieć, to są setki godzin hektolitry potu wylanego, dużo cierpień. Walka z bólem, ogromne wyrzeczenie, nie tylko restrykcyjne wobec treningu, jak i podczas diety i życia codziennego. Ten film jest bardzo potrzebny, dlatego że boks przyniósł Polsce chyba największe sukcesy, jeśli idzie o Igrzyska Olimpijskie, jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy. Co w tym jest takiego wciągającego? Że dwóch chłopaków, dwóch panów staje naprzeciwko siebie, mają tylko dwie pięści, mają sześć ciosów, parę tam technik obrony, cofnięcie i tak dalej. Dlaczego to jest taka magia? Chcecie coś fajnego, nowego stworzyć. Bardzo fajnie, coś bardziej nowoczesnego, tak, niż każdy te inny film. Jest to bardzo fajny pomysł, dlatego że ten boks będzie pokazany troszkę od innej strony. To jest coś, co będzie zawsze tworzywem do znakomitej literatury, reportażu, czy też właśnie bardzo dobrego filmu, nie tylko fabularnego, ale również dokumentalnego. Ja zadaję to pytanie tym, którzy oglądacie, jeżeli oglądacie. Co was w tym wkręca? Ta otoczka, mit, czy ten testosteron, czy tak naprawdę, bo w boksie to trzeba myśleć. To trzeba pokazać, jak to kiedyś było, jak to jest teraz, co myślą tacy ludzie, tacy pięściarze, co czują, jak się zachowują. Wielka sprawa dla mnie.